Skończyła się wakacyjna laba dla Stalmetu Enea IBC Zielona Góra. W poniedziałek biało-zieloni oficjalnie rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu. Zanim jednak siłownia, hala i piłki, to najpierw wizyta w gabinecie lekarskim. Można powiedzieć, że to jest takie dwa panele. Pierwszy panel to są badania przesiewowe, które wszyscy zawodnicy przechodzą równocześnie. Drugi panel to są badania specjalistyczne, dobrane specjalnie do danej jednostki, do danych potrzeb zawodnika na określonej pozycji. A tam gama jest już ogromna. Zawodnicy są poddawani szczegółowym testom kardiologicznym czy badaniom spirometrycznym. Nim chwycą za piłkę, są też prześwietleni od stóp do głów rezonansem, tomografem i rentgenem. Nie tak dawno światowe media donosiły, że 33-letni Cristiano Ronaldo ma wiek biologiczny o dekadę młodszy. Wynik Portugalczyka przebił jednak starszy od niego o rok Łukasz Koszarek. 19 lat biologicznie, ale nie wiem na ile można ufać takim badaniom, więc będę bardzo powoli wchodził w trening. Co tam jeszcze? Badali wzrok, widziałem, co jeszcze? Wzrok, serce, no i takie pomiary antropologiczne, więc to głównie krew i mocz oczywiście, więc to chyba wszystkie możliwe badania. Wyniki badań pozwolą specjalistom dostosować pracę w okresie przygotowawczym. W środę pierwszy trening biało-zielonych pod okiem trenera Igora Jowowicza. Na początku października zaś inauguracja zmagań zarówno w Energa Basket Lidze, jak i w rozgrywkach VTB.